Lech Poznań w Stargardzie Szczecińskim zagra po raz pierwszy od prawie 50 lat. Po raz ostatni na Stadionie Błękitnych Kolejarz gościł w czerwcu 1967 roku, gdy bezbramkowo zremisował tam w meczu o Mistrzostwo Trzeciej Ligi. Wyprawa w takie miejsce znacząco różni się od eskapad do takich miast jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, gdzie poznaniacy goszczą kilka razy w roku. To są miejsca, które powtarzamy, miejsca, które mamy sprawdzone i raczej, mówiąc tak kolokwialnie, nie kombinujemy przy tych wyjazdach. Te miejsca, które dały nam pewność co do jakości, co do bliskości stadionu, co do spokoju, po prostu powtarzamy. Jeśli chodzi o Stargard Szczeciński, no to jest dla nas niewiadoma, ale bazujemy też tutaj na zespołach, które wcześniej grałem tutaj. Mogę powiedzieć, że kontaktowałem się z kierownikiem Krakowi i dostałem wskazówki, jeśli chodzi o hotel, o miejsce zakwaterowania zespołu, o wyżywienie, także te wszystkie rzeczy wziąłem pod uwagę i pójdziemy po prostu tropem Krakowi. Mam nadzieję, że ten trop będzie lepszy, jeśli chodzi o boisko, ale o logistykę, jeśli zespół ekstraklasowy przyjeżdża, no to musi być dobrze i tutaj dobrze współpracuję i z Krakowią, zresztą z wieloma kierownikami pozostałych zespołów ekstraklasy. My między sobą często wymieniamy doświadczenia, spostrzeżenia, rekomendujemy sobie nawzajem miejsca. No i tak było w przypadku Stargardu Szczecińskiego. Serio, muszę cię zapytać, czy nie chciałeś skorzystać z pomocy Krzysztofa Kotorowskiego, który mówi, że krótki rekonesans w Stargardzie i mógłby tam robić za przewodnika? To jest temat numer jeden w szatni. Dzisiaj w naszej szatni już zostały powieszone sylwetki piłkarzy, którzy grają w zespole Błękitnych. My podchodzimy do tego meczu tak samo jak do meczu ligowego, także z dużym respektem, ale wiemy, jaka jest nasza siła, wiemy, kto jest faworytem tego spotkania. No i Krzysiu nam zdradził dzisiaj informację, że dwóch piłkarzy, którzy są w obecnej kadrze zespołu Błękitnych, grało jeszcze za czasów, kiedy Krzysztof przebywał. No to oczywiście to są dwa różne światy i moment, w którym Krzysiu był piłkarzem Błękitny Stargard, no to było bardzo dawno, ale warto wspomnieć, że w tym zespole grał na przykład z Krzysztofem Kotorowskim Jakub Wawrzyniak, reprezentant Polski, piłkarz obecnie Lechii Gdańsk, także były to ciekawe momenty w ich karierze. Czasami tak jest, że trzeba zrobić ten krok w tył. No ja bardzo chciałbym, żeby Krzysiu pojechał do Stargardu, ale to oczywiście zależy od trenera, zależy od tego, którzy piłkarze pojadą. O tym dowiemy się jutro. No, a dla Krzysia na pewno taki powrót, taki rekonesans na można tak powiedzieć, na sam koniec kariery byłby miłym wyzwaniem i śmiejemy się, że dla niego ten Stargard to jest jego miasto, jego miejsce, które mimo wszystko jest ważne na tej mapie piłkarskiej kariery Krzysztofa Kotorowskiego.